Pan Mirosław, niech skończy wątek. Ja skończę wątek, jestem przekonany, bo nawet te największe komitety, też mówię o Platformie, pewnie o Komitecie Violety Dymeckiej, o Komitecie Jacka, może nie tyle miały kłopot, co nie jest łatwo znaleźć dobrych 21 kandydatów do Rady Miasta, 38 kandydatów do Rady Powiatu. To sumarycznie daje już w tym momencie bodajże 59 osób i razy 14, jak tu pan wspomniał, 14 komitetów, to już wychodzi kolosalna liczba kandydatów, więc myślę, że trzy komitety góra są w stanie zebrać pełną liczbę kandydatów. Nie dużo podpisów trzeba, 20 podpisów. 25, tak. No ale naprawdę ta procedura jest bardzo prosta. No. Prosta. I to jest to, o czym rozmawialiśmy ostatnio, że może za słabo promowana w lokalnej społeczności. Podejrzewam, że nie tylko w Kołobrzegu. Znaczy, ja tu mam pretensje, jeżeli tak można powiedzieć, do samorządu, bo nasz samorząd kołobrzeski, znaczy nie mówię o starostwie, bo nie wiem, może państwo prowadziliście jakąś akcję, ale ja nie zauważyłem. Natomiast Urząd Miasta był uszczelniony maksymalnie. Jakby się nic nie stało, żaden komunikat, prezydent nie zapraszał do korzystania z demokracji. Przynajmniej ja nie słyszałem. Starosta zapraszał? Znaczy samorządy, urzędy są zobowiązane do wykonywania poszczególnych czynności w ramach przygotowań do wyborów. Jestem przekonany, że zarówno Urząd Miasta, jak i Starostwo wszystko wypełniało. Mirosław, dyplomatycznie. Literalnie. Panie Mirku, jak była kampania, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to wszystkie instytucje samorządowe, państwowe zaangażowały się w kampanię na rzecz wejścia do Unii Europejskiej. Wszystkie. Chodził pan z flagą, z gwiazdkami? No czasami, no. No, no ale zgadza się pan? No tak, ale ja nie wiem. A tu mamy święto, święto demokracji. I rola samorządu w tym momencie ja widzę w ten sposób, żeby zachęcało obywateli, mieszkańców do udziału w wyborach. I tyle jest roli samorządu w tej materii. A zachęcał ktoś? Bo ja nie słyszałem. Ale jeszcze mam ponad 70 dni, więc... Rejestracja komitetu ja myślę, to była ja myślę, podstawowa. Że kolega Mirek nie wie, o co tak naprawdę nam chodzi. Nie wie, nam chodzi o to, że jeżeli na stronie internetowej Urzędu Miasta pojawia się zakładka Wybory samorządowe 2014, to ja się spodziewam, że w tej zakładce znajdzie się poradnik, jak rejestrować komitety, wzory dokumentów. Jacek, słowo zakładka dla elektoratu powyżej 60 plus jest w ogóle, wiesz, abstrakcja, no. Ciesz się, że się jeszcze wyznajesz w tym. I... Może i tak, nie? Ale faktycznie takiej typowej kampanii promocyjnej ja nie dostrzegłem. Oczywiście to nie jest obowiązek urzędu i to też trzeba sobie zdawać z tego sprawę, ale dobrze by było... No to dlaczego? Dlaczego chodziliście z takimi twarzami napompowanymi, bo też chodziłeś, jak była kampania do Unii Europejskiej? Co, ja nie chodziłem, ja nie przypominam sobie. No, ja oczywiście agitowałem... No, Jarek trywializuje to. No, wszyscy byliśmy, większość była za Unią i każdy jakiś tam udział... No ale święto demokracji pod tytułem Henryk Bieńkowski Pobudka. Tylko wiesz, ja wtedy nie byłem... Zamyślił się, Ja wtedy nie byłem urzędnikiem Urzędu Miasta, więc trudno mi zarzucać. No dobrze, no ale jest jakaś obserwacja. Zapytamy Henryka Bieńkowskiego, jak on to widzi. Ale tu... Nie, no ja myślę, że z racji tego, że opublikowano kodeks wyborczy, czyli zmieniły się jakby zasady i normy wyborcze, uważam, że nic by się nie stało faktycznie, jak samorząd, nie wiem, jakąś pogadankę czy cykl pogadanek na temat. No przecież prezydent opowiadał o meczach. No więc w telewizji. Nie prezydent, bo pewnie prezydent nie zajmuje się tak skomplikowanymi sprawami, ale swojego jakiegoś tam pracownika powinien wydelegować. Nasz mecz jest chyba bardziej skomplikowanym przeżyciem. Który powinien taką pogadankę zrobić w mediach lokalnych. Ja uważam, moja teza jest teraz, Mirosław Tosikowski się na mnie zdenerwuje, wy chyba mniej. Teza jest moja taka, że Platforma bardzo uszczelniła obieg informacji na temat kampanii. Absurdalna teza, kompletnie odjechana. Tak. Mhm. Nie uszczelnialiście. Im mniej wie, tym lepiej. No właśnie, to im mniej osób zna ordynację, tym lepiej. Ja nie chcę pogłębiać tej tezy, bo ona zabrzmiałaby dość brutalnie, ale to jest absurdalna teza, bo... Jacek, ale to... Słuchajcie, dzisiaj mamy kamerę. Jacek zrobił fajną minę. Ja nie widzę powodu, żeby taką tezę wspierać, czy też nie, się z niej tłumaczyć, bo... Z góry przepraszam, ale... Każdy średnio zorientowany Polak wie, że wybory samorządowe Mirek, są 4 lata. Panie starosto, bo zaraz zrobimy sondę, no.
Myślę, że problem tkwi zupełnie gdzie indziej, a mianowicie w tym, że może się Mirek pogniewać, ale ja uważam, że się totalnie położyli pracę w osiedlach. Poprzez spacyfikowanie partyjne osiedli, żeście położyli totalnie pracę w osiedlach. Brak kontaktów, brak przepływu informacji między urzędem a osiedlami, to ten cały mechanizm zniechęcił ludzi do tego, żeby się angażować właśnie w te lokalne wybory. I to będzie jeszcze trwało tak, dopóty ci ludzie nie zobaczą, że mają wpływ na pewne decyzje. Ten budżet obywatelski trochę obudzi. Troszkę malutki. Może jeszcze, troszkę obudzi tę inicjatywę i zaangażowanie ludzi w te sprawy. Mirosław odpowiada, lokalne. Że się nie zgadza. Nie, no oczywiście w pewnym sensie się nie zgadzam, chociażby potwierdzeniem tego jest fakt, że aktualnie na 9 osiedli, chyba w 4 osiedlach, że tak powiem, mamy swojego szefa zarządu osiedla, tak to są zupełnie inni społecznicy, więc tutaj. No tak, ale nawet nie było kompletu kandydatów do rad osiedli. No ale z czego to wynika? Z tego wynika, że ja powiem szczerze, ludzie po prostu mówią, no po co ja tam pójdę, skoro nie mam żadnego wpływu na podejmowane decyzje, nie ma przełożenia. Panie Henryku, był pan prezydentem 3 kadencje. Nie wypracował pan kompletnie modelu zarządzania osiedlami. Proszę się spytać właśnie działaczy osiedlowych, jak było za kadencji Bieńkowskiego, a jak jest obecnie. To będzie miał pan ale wiecie pełen co, obraz. Mirek, przepraszam cię. Ja na razie widzę tylko jedno osiedle, gdzie nie macie swoich ludzi zarządzających tymi osiedlami. No,